Księga Kaznodziei Salomona, rozdział 3, część 1. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Salomon zauważył, że na to, jakie działania podejmują ludzie, ma wpływ pora. Nastaje taki czas, że pewne działania są pożądane albo nawet konieczne, a inne są bezsensowne albo nawet niemożliwe. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Śmierć wkrótce po urodzeniu jest uważana za wielką tragedię, ale gdy upłynie odpowiedni czas, jest to po prostu normalna kolej rzeczy. Nikt się jej nie dziwi i nikt zbytnio nie rozpacza, na przykład po człowieku, który przeżył 80 czy 90 lat. Jeśli ktoś uprawia rolę, to musi działać odpowiednio do pory roku. Kiedy jest właściwy czas, powinien zasadzić, a gdy przyjdzie pora, zebrać to, co wyrosło. Gdy człowiek się rodzi, to tak jakby Bóg go zasadził w świecie. Kiedy umiera, to tak jakby Bóg go z tego świata wyrwał. Być może dlatego Salomon te sprawy ze sobą tak zestawił. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Wojna jest przykładem czasu zabijania i burzenia, bo wtedy tym ludzie się zajmują, czy chcą tego, czy nie. Ale gdy wojna się kończy, trzeba budować i trzeba się starać leczyć tych, którzy chorują. Staje się to powinnością każdego. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Różne mogą być powody, że ludzie płaczą i narzekają, ale jeśli taki powód wystąpi, to musi upłynąć pewien czas, zanim ból emocjonalny minie i ludzie znowu będą w stanie się cieszyć i nawet tańczyć z radości. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. W tych czasach w Izraelu kamienie zbierało się głównie po to, żeby coś z nich budować. To słowo, które tutaj jest przetłumaczone jako rozrzucać, można też przetłumaczyć jako po prostu rzucać. Czasami ludzie do tego stopnia się kłócą, że rzucają w siebie kamieniami. Również w pożyciu między mężczyzną a kobietą zdarzają się okresy harmonii i okresy, kiedy dochodzi do kłótni. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Zdarza się, że mamy dosyć czasu, żeby szukać każdego drobiazgu, który nam się zapodział, ale zdarza się też, że czasu na to nie ma. Są ważniejsze sprawy do załatwienia i nie mogą one czekać. Zdarza się też, że możemy przechowywać wszystko, co do tej pory nabyliśmy, ale zdarza się też, że musimy część z tego wyrzucić. Musimy odrzucić to, co będzie nam przeszkadzać na nowym etapie naszego życia. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Być może Salomonowi chodziło nie tylko o ubrania, ale też na przykład o związki między ludźmi. Zdarzają się takie momenty, kiedy te związki ulegają rozerwaniu, a potem pojawia się okazja, żeby je odnowić i wyleczyć to, co było złe. Zdarza się, że różne okoliczności zmuszają nas do tego, abyśmy nie mówili wiele, a nawet żebyśmy nie mówili wcale, ale są też takie czasy, kiedy mówić możemy, a nawet powinniśmy. I wiąże się to trochę z leczeniem tych zerwanych związków z innymi ludźmi. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju. Kiedy zostaje ogłoszona wojna, ludźmi zaczyna rządzić nienawiść. Dopiero gdy zapanuje pokój, miłość może dojść do głosu. Wojna to jest przykład tego czasu, który dotyczy wszystkich ludzi, chociaż wynika z decyzji podejmowanych przez bardzo niewielu. Jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi?
Jeżeli ktoś chce się zająć działaniem, które nie pasuje do czasu, który akurat nastał, to żadnych korzyści ze swojego trudu miał nie będzie. Wyznajemy Twe zmartwychwstanie, Odkupicielu, światłości nasza, bo w Tobie życie nasze się staje wieczną radością na nowe czasy. Alleluja, biją dzwony, alleluja, echo głosi, Chrystus bowiem zmartwychwstały, w Twoje życie pokój wnosi. Alleluja, biją dzwony, alleluja, echo głosi, Chrystus bowiem zmartwychwstały, w Twoje życie pokój wnosi. I oczekując, aż przyjdziesz chwale, z wiarą, miłością, mocni w nadziei, chcemy być, Panie, Twymi uczniami, światłością świata i